Od 20 lat samorządu powiatowego mógłbym mówić dużo, bo tak się składa, że w samorządzie powiatowym jestem od początku, czyli od 98 roku, a był to też pamiętny czas wyboru mnie na radnego powiatowego, bo w 97 roku przez naszą gminę, później powiat, przechodziła fala powodziowa, te słynne łany, które miały być zatapiane w 97 roku i później po tym 97 roku wybory samorządowe do powiatu. Zostałem wybranym radnym powiatowym i właściwie początek samorządów był bardzo trudny. Po pierwsze, nie mieliśmy w ogóle infrastruktury. Były pilne poszukiwania miejsc na siedzibę starostwa. Dostaliśmy taki budynek na ulicy Podwalu, który właściwie nie nadawał się do budynku, nie był przystosowany jako budynek do przyjęcia interesantów, bo przecież w 98 roku przejęliśmy wiele kompetencji, wielu mieszkańców powiatu nas odwiedzało w tym starostwie. W związku z tym ówczesny zarząd, w którym miałem okazję być, postawił sobie jako zadanie, cel na najbliższe lata, po pierwsze znalezienie nowej siedziby, nowej placówki bądź wybudowanie takiej placówki. Nie będę mówił tutaj o tych kompetencjach, o tych wszystkich rzeczach, które były związane z organizowaniem powiatu, bo te powiaty w 98 roku były organizowane tak jakby od podstaw, więc począwszy od pieczątki, zatrudniania pracowników, przejmowania pracowników, czyli wszystkie te sprawy pracownicze musieliśmy dograć, musieliśmy ogarnąć. Udało się to w przypadku powiatu wrocławskiego bezboleśnie. Tutaj muszę też podziękować, wspomnieć o ówczesnym staroście Andrzeju Wąsiku, który przez 3 kadencje był starostą powiatu wrocławskiego i tak jakby na jego barkach było przygotowanie tego powiatu. Po kilku latach poszukiwań, współpracy, oglądaniu kilku budynków, do których chcielibyśmy przenieść placówkę starostwa, podjęliśmy decyzję, że jednak podejmiemy się budowania nowego budynku starostwa i rzeczywiście po wielu staraniach udało nam się wybudować nowy budynek starostwa powiatowego we Wrocławiu, budynek w centralnym miejscu Wrocławia. Jesteśmy takim trochę elementem w skali też powiatów polskich, bo nasza siedziba powiatu wrocławskiego jest na terenie miasta powiatu, na terenie miasta Wrocławia. Mamy za to 9 gmin, które wchodzą w skład powiatu wrocławskiego wokół miasta Wrocławia. W związku z tym staraliśmy się też, żeby ta siedziba była centralnie, żeby wszyscy mieszkańcy mieli łatwy dostęp i dojazd do tego starostwa. Udało się, tak? Udało się i dzisiaj olbrzymia dynamika. Ja starostą zostałem w 2013 roku. Przejmowałem starostwo z budżetem 95 milionów. Dzisiaj mamy wrzesień, dzisiaj ten budżet powiatu wrocławskiego to jest kwota 165 milionów. W związku z tym liczę, że do końca kadencji uda mi się ten budżet podwoić, ale to też jest realizacja wielu ważnych projektów dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. To są inwestycje drogowe, to są inwestycje w chodniki, poprawa bezpieczeństwa. Ja akurat jestem tym szczęśliwcem, któremu koledzy starostowie z Dolnego Śląska, ale nie tylko, zazdroszczą, bo ja na terenie powiatu wrocławskiego nie mam szpitala. W związku z tym mam ten komfort, że właściwie nie muszę większości pieniędzy moich powiatowych wydawać na szpitale, dlatego też mogę sobie pozwolić na mocne finansowanie infrastruktury drogowej, a w tym poprawę bezpieczeństwa, bo na terenie powiatu wrocławskiego mam prawie 250 miejscowości i mam 580 km dróg. I dzisiaj mogę powiedzieć z dużą dozą takiego sukcesu, że około 70% dróg powiatowych zostało wyremontowanych na terenie powiatu wrocławskiego. 44 km chodników wspólnie z gminami naszego powiatu udało się zbudować od podstaw, bo nie mieliśmy tych chodników. 3 lata temu zaproponowałem taki program Bezpieczna Droga, w ramach którego każda gmina z 9 powiatów wrocławskiego daje 300 tysięcy do budowy chodników. My 300 dokładamy i za kwotę prawie 16 milionów budowaliśmy chodniki. I to jest niewątpliwie bardzo duży sukces powiatu wrocławskiego. O jednym ważnym sukcesie tej 20-letniej kadencji muszę też powiedzieć, bo właśnie 3 września oddawałem do użytku
wymarzoną przeze mnie, przez dzieci niepełnosprawne, salę gimnastyczną. Wydawać by się mogło, co to sala gimnastyczna, ale w Kątach Wrocławskich mam specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne. I te dzieci przez wiele lat właściwie funkcjonowania tej placówki nie posiadały sali ani salki do ćwiczeń rehabilitacyjnych, do ćwiczeń gimnastycznych. Staraniem ostatnich 3 lat udało się pozyskać środki, udało się zbudować tą salę, udało się ją wyposażyć. Sala kosztowała 3 miliony 700, z czego 2 miliony 700 dostaliśmy dotacji i od 3 września dzieci i nauczyciele, rada pedagogiczna w tej szkole są szczęśliwi. I starosta powiatu wrocławskiego też, bo udało się ważne dla dzieci niepełnosprawnych zadanie zrealizować.